Czy kiedykolwiek mówiłam wam, jak bardzo kocham tęcze? Tak, kocham je, na serio. Tęcze, tęcze, tęcze. Już samo to słowo wywołuje u mnie uśmiech. One są niezwykłe. W sumie jest to zjawisko naturalne, a jednak bardzo magiczne. Uwielbiam je. Więc wczoraj w nocy była ulewa. Ogromna, piękna i wspaniała dla przyrody. A jak się dzisiaj obudziłam, to... Patrzcie, co zobaczyłam. Cudowną i majestatyczną tęczę za oknem. I teraz Chelsea myśli, że odwiedzą nas tęczowe księżniczki. No wiecie, bardzo bym chciała. Ale w międzyczasie pomyślałam, że ten filmik poświęcę tęczom. Zgadza się. Tylko tęczom. Salutki odcinek. No właśnie, to co będziemy robić? Jakieś pomysły? Od czego by tu zacząć? O, już wiem. Tęczowe fale. No i... Proszę! Jestem gotowa! Niezłe, co? Okej! Dziś pokażę wam, jak zrobić naprawdę prosty, tęczowy makijaż. Na cześć pięknej tęczy za moim oknem. Mam tylko te trzy kolory cieni do powiek. Czerwony, żółty i niebieski. Cóż, tak właściwie to nieprawda, ale żeby ten tutorial był dla was odrobinę większym wyzwaniem, użyję tylko tych trzech. Mieszając ze sobą te trzy barwy, możemy stworzyć wszystkie kolory tęczy. A czy wiecie, które z kolorów tworzą tęczę? Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fiolet. Ale tak naprawdę tęcze mają miliony niewidzialnych kolorów. Ostry róż, chłodny morski, wszystkie tam są, ale ludzkie oko ich nie widzi. Właśnie dlatego to jest takie magiczne. Okej, czas na metamorfozę. Tęczowy makijaż oczu. Zaczynamy od nałożenia czerwieni w wewnętrznym kąciku naszej powieki. W ten sposób. A teraz, ponieważ muszę się ograniczyć tylko do trzech kolorów, chcę podejść do tego kreatywnie, żeby wyszły mi wszystkie kolory tęczy. Drugi jest pomarańczowy, biorę więc żółty cień, blenduję go z czerwonym i mamy pomarańcz. Potem prosto na powiekę nakładam żółty. Pewnie wiecie, co będzie dalej. Teraz zielony. Na żółty nakładam niebieski. Blenduję je ze sobą i wychodzi... Ta-da! Zielony. Ten kolor jest prosty. Niebieski. Nakładam ten cień, ale nieco go przedłużam, bo będzie mi potrzebny do indygo. 1/3 czerwieni i 2/3 niebieskiego. Ostatni kolor na powiece to fiolet. Jeden z moich ulubionych kolorów. W równej proporcji niebieski i czerwony. Ta-da! Fantastycznie, co? Użyłam również niebieskiego eyelinera na dolnej powiece, żeby podkreślić oczy. Na koniec, żeby złagodzić ten totalny, jaskrawy, tęczowy makijaż, nałożę delikatny różowy błyszczyk. Możecie też narysować dowolny kształt i wypełnić go tęczowymi kolorami. Tęcze, tęcze, tęcze! Już jestem gotowa na wizytę tęczowych księżniczek. Uwielbiam je, tak jak Chelsea. Czy pamiętacie moje wyzwanie? Chodziło o to, żeby nie używać internetu przez cały dzień. Sama to zrobiłam. No i wiecie? Było to trudne. Ale mimo wszystko naprawdę bardzo relaksujące. Moja głowa stała się spokojniejsza, nie miałam natłoku myśli. Tak więc chyba raz w tygodniu w domu Robertsów będziemy się odcinać od internetu. Dam wam znać, jak nam idzie. Do zobaczenia. Pa! O, hej! Czasem w domu czujemy się nieco... znudzeni, przejęci, poddenerwowani, szczęśliwi. Czy wiecie, jak najlepiej dać upust swoim emocjom? Tańcem! Tańczę przez cały dzień. I za każdym razem dzięki temu czuję się o wiele lepiej. Też spróbujcie. Czasami włączam muzykę, a czasami po prostu przypominam sobie ulubione kawałki w głowie i tańczę. Właśnie to robiłam wcześniej. Serio. Każdy z nas ma swoją ulubioną muzykę, która chodzi za nami przez cały dzień. Wyraża nasz nastrój i sprawia, że każda czynność jest przyjemniejsza. Jeszcze powiem wam, dlaczego tak fajnie być Robertsem. Moja mama dobrze wie, jak bardzo kocham muzykę w głowie i że uwielbiam przez cały dzień tańczyć, żeby wyrazić siebie. Dlatego zaprogramowała nasz dom marzeń, żeby grał muzykę do różnych nastrojów o różnych porach dnia. Wszystkie wspaniałe gatunki muzyczne są w zasięgu naszych palców. Prawda, że ekstra?
rano, w nocy, na imprezie, do nauki, do jedzenia, co tylko chcecie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam swoje ulubione domowe choreografie. Poranne szczotkowanie. Dom marzeń, włącz muzykę. Miksowanie. Świecąca magia. Wślizg po jedzonko. Przerwa od nauki. Dzisiaj naprawdę świetnie bawiłam się, dzieląc się z Wami choreografią. Ciekawe, jakie są Wasze ulubione kawałki. Do następnego vloga. Pa! Hej, kochani! Mam dla Was dzisiaj niesamowitą niespodziankę. Gościa, który przybył z wizytą z bardzo odległej krainy. Przedstawiam Wam królową Amelię! Cześć, moi mili. O, możecie mówić na mnie Amelia. Królowa Amelia brzmi bardzo formalnie. Ach, ale tak pięknie! Wiecie, bardzo często rozmawiamy o księżniczkach, ale księżniczka może zostać królową, głową państwa. Dziś składamy hołd wszystkim królowym i liderkom. Królowa Amelia. Jestem prawdziwą fanką vloga Barbie. Oglądam go od zawsze. Wiedzieliście, że Barbie odwiedziła mnie we Florawii? I dodała mi odwagi, abym została przywódczynią swego królestwa. Co? Ale o co chodzi? Czy zauważyliście może... coś zastanawiającego? Prima aprilis, ja jestem królową Amelią. A ja Barbie. Dobra, żartujemy. Ale faktycznie jesteśmy podobne, prawda? I właśnie przez to miałyśmy wiele zabawnych przygód. Muszę przyznać, że było niesamowicie. Przez tydzień udawała, że jest mną. Tak, ja byłam księżniczką Amelią. Potrzebowałam wytchnienia, by po prostu pobyć sobą, rozumiecie? Przerwy od królewskich obowiązków. Więc dziękuję, Barbie. I wow, miałyśmy tyle przygód. Tak, ktoś chciał jej ukraść koronę. To było szaleństwo. Kompletne. Ale opowiemy innym razem. Tak, zdecydowanie. No dobrze, powiedziałam Amelii, że to ona wybiera zabawę na dzisiaj i wybrała kalambury z opowiadaniem. Tak, to jest jedna z moich ulubionych zabaw. Zasady są proste. Losujesz kartkę z jakimś wyrazem, opisujesz, co to jest, a druga osoba musi odgadnąć. Skoro jesteś moim gościem, to ty zaczynasz. O, czekaj. Co zrobimy, jak ktoś źle odpowie? O, ja nie pomyślałam o tym. A ja tak. Za złą odpowiedź trzeba zjeść plasterek cytryny. O, rety! Dobrze, zaczynajmy. Okej. Małe zwierzątko ma igły. To jest jesz. Tak? Okej. Stajesz na tym, a potem pływasz po falach. Deska surfingowa? Tak! O, to będzie trudne. Uf. To jest kwiatek. Chwast jest żółty i biały. I kiedy dmuchniesz... To dmuchawiec! Tak! Tak, no świetnie. To teraz... mogę mówić to słowo cały dzień. Daje tyle radości. To małe zwierzątka. Mamy cztery. Pieski! Pieski! Masz rację. Samo powiedzenie tego daje radość. 100% racji. Posłuchaj, piszesz na nim i są w nim wszystkie informacje świata. Komputer! Tak, zgadza się. Odpowiedziałyśmy na wszystko dobrze. O. Ale szczerze, to lubię smak surowej cytryny. Ja też. O, mogę to powiedzieć? Proszę, królowo Amelio. Pa!
Jesteś gotowa, Barbie? Nieco się denerwuję. Czy tam w pudełku coś się rusza? Hej, nie podglądaj, bo zepsujesz wyzwanie. A, więc to wyzwanie? Tak, a poza tym to już to nagrywam. Czekaj, jak to? Dzięki, że mnie ostrzegłaś. Witamy wszystkich. Jak pewnie zauważyliście, dzisiaj filmuje moja siostra Skipper. No i ma dla mnie jakieś wyzwanie. Okej. Otwórz pudełko. Pam, pa, 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 pam. Czyli dziś będzie pieczenie. Zgadza się. Okej, rzucam ci wyzwanie. Masz odtworzyć ten epicki piętrowy tort, który zrobiłaś na 20. rocznicę rodziców. Ach, nie ma problemu. Dam sobie radę. Masz 2 godziny. Co? O, wiesz, to trochę mało czasu. I nie możesz mieć przepisu. Skipper! Za trudne? No dobra. Zbyt słone. To nie jest dobry przepis. Muszę dać więcej cukru. Och, za dużo cukru. Czekaj, jakie to było wyzwanie? Nie z pizzą, chociaż wygląda apetycznie. Mogę się poczęstować? Oczywiście. Od nowa! Okej, chyba mi się udało. Jednak się nie udało. Jeszcze, ale uczę się na błędach i jestem coraz bliżej osiągnięcia celu. 1 łyżeczka soli. 1 szklanka cukru. Tak. Ta-dam! Okej, trzymajcie kciuki. Jeszcze 10 minut! Okej. I koniec czasu. Proszę już wszystko odłożyć. Koniec! Wow, wygląda nawet lepiej niż ten ostatni tort. Nie mogę uwierzyć. Dzięki. Jak widać, potknięcia przynoszą całkiem niezłe rezultaty. I całkiem niezłą pizzę. Mogę jeszcze kawałek? Hej, jeszcze nie skończyłyśmy. Co? A to nie koniec? Ty mi powiedz, jesteś reżyserką. Tak, już koniec. Pa! Hej, kochani, jak się macie? No dobrze, czy pamiętacie początki tego vloga? To było bardzo dawno temu, chyba z 1 000 000 lat. Opowiadałam o tym, dlaczego startuję z vlogiem i co najbardziej lubię robić z przyjaciółmi i jedną z tych rzeczy była stylizacja paznokci. No i dotarło do mnie, że nigdy nie nagrałam tutorialu o dekorowaniu paznokci. Więc o tym będzie dzisiaj. Dekorowanie paznokci. Pokażę wam moje triki na odlotowe paznokcie, które są tak proste, że nie będziecie potrzebować narzędzi. O, i pamiętajcie, zawsze poproście o pomoc kogoś dorosłego, kiedy używacie lakieru, bo może się przy tym zrobić naprawdę niezły bałagan. Pierwszy krok przy stylizacji paznokci to wybranie odpowiedniej bazy. W porządku. To jest jeden z moich ulubionych patentów. Nazwałam go kciukiem. Uwielbiam go. Jako bazy użyłam białego. Teraz trzeba wybrać jakiś ładny kolor lakieru. Ja wezmę różowy. Oczywiście. Wylejcie krople na karteczkę. Następnie włóżcie kciuk do lakieru, o tak, i odciśnijcie na paznokciach w ten sposób. A oto efekt. Śliczne odciski palców na paznokciach. Okej. Następny wzorek, jaki wam dziś pokażę, nazywa się gazeta. René mnie go nauczyła. Pomalujcie paznokcie jasnym kolorem. Ja wybrałam bardzo jasny róż. Niech dobrze wyschną. Weźcie szklankę wody. Włóżcie palec do wody, żeby zmoczyć paznokieć. Wytnijcie mały kawałeczek gazety albo czasopisma i przyciśnijcie go do paznokcia. Potem ostrożnie go usuńcie, żeby się nie rozmazał. Kiedy paznokcie wyschną, voilà! Wyglądają jak malutkie artykuły z czasopisma. Okej, trzecia stylizacja nazywa się kropki. To naprawdę uroczy wzorek. Dowolny jasny kolor lakieru może być bazą. Ja wybrałam błękit. Teraz zanurzamy końcówkę wsuwki w innym kolorze i robimy kropki na brzegu paznokcia. Ja lubię używać kilku kolorów. No i przyszła pora na kreski. Do tego wzoru jako bazy używam białego lakieru, a innymi kolorami maluję linię.
Tutaj też można skorzystać z wsówki, by wykonać linię. Myślę, że ten look jest naprawdę czadowy. No i oczywiście w moim tutorialu nie może zabraknąć serc. To bardzo łatwy sposób na serduszka. Wykorzystamy ten sam pomysł, który pokazałam kiedyś w tutorialu z makijażem, jaki wymyśliłam dla was na walentynki. Wybrałam jasny róż i ciemną czerwień do serduszek. Ale wy możecie pobawić się kolorami dowolnie. Najpierw robię trzy kropeczki. Potem łączę je w ten sposób i wychodzi serduszko. Tadam! Mam nadzieję, że podobały wam się te pomysły. Są efektowne i proste. Dekorowanie paznokci to naprawdę świetny sposób, żeby wyrazić swój nastrój i pokazać osobowość. To nie musi być skomplikowane. Uważam, że inspirację można znaleźć niemal wszędzie. Postępy, a nie perfekcja. Czasem zbyt wiele od siebie wymagamy. Na przykład ucząc się czegoś nowego. A nie powinniśmy. Chodzi o to, żeby się uczyć i rozwijać, a nie żeby być doskonałym. I to jest świetne. Postępy, a nie perfekcja. I to właśnie jest moje hasło na dzisiaj. Cieszę się, że obejrzeliście ten vlog. Włączcie sobie jeszcze jakiś filmik z mojego kanału i zasubskrybujcie. No i chciałabym zobaczyć, jaką stylizację paznokci wymyśliliście. Pa! Hej! Wiecie, nie mogłam się zdecydować, jaki temat chciałabym dziś poruszyć. Rano wpadłam na pewien pomysł. Przypominacie sobie tę sytuację, kiedy Tami naśladowała mnie zamiast być sobą? Pamiętacie? Jak leci? Tami? Cześć, kochane! To była dla nas lekcja, że bycie sobą to pokazanie prawdziwej siebie. A prawda i szczerość to jest coś, z czym będziemy się zawsze czuli dobrze. Nie powinniśmy się obawiać wyrażania tego, jacy jesteśmy. Więc to mnie zainspirowało do dzisiejszego vloga. Nauczę was paru świetnych trików modowych. Możecie skorzystać z pomysłów, o których opowiem, a także zmienić je po swojemu. To taki rodzaj wyrażania siebie. Gotowi? Zanim zaczniecie, koniecznie zapytajcie o zgodę i pomoc kogoś dorosłego. Farbowanie tie-dye. Niemal każde ubranie można pofarbować. To jeden z moich ulubionych kreatywnych trików. I za każdym razem, jak to robicie, wyjdzie zupełnie inaczej. I wcale nie musi być perfekcyjnie wykonane. Kto chce być idealny? Ja nie. Pokażę wam, jak zrobić różową farbę z truskawek i fioletową farbę z pysznych jagód. Do pofarbowania będziecie potrzebowali jakiegoś białego materiału. Ja do tego projektu użyję zwykłej białej koszulki. Przygotujcie też kilka gumek, rękawiczki, ocet lub sól jako utrwalacz, wodę i... o, pojemnik do farbowania. Ja użyję tego dużego słoja. Jeszcze sitko i owoce, z których zrobicie farby. Do garnka wlejcie 2 kubki wody i dorzućcie kubek owoców. Poproście kogoś dorosłego, by włączył kuchenkę. Całość ma się gotować przez godzinę. Im dłużej będzie się gotować, tym mocniejszy kolor wam wyjdzie. Potem ostudźcie płyn i przececcie przez sitko do naczynia, w którym będziecie farbować. W ten sposób. Teraz weźcie koszulkę i zwiążcie ją gumkami dla efektu, który wam będzie odpowiadał. Wsypcie do garnka 0,5 kubka soli i wlejcie 8 kubków wody, a następnie wrzućcie koszulkę i gotujcie przez godzinę. Jak skończycie, wypłuczcie koszulkę w zimnej wodzie i wyciśnijcie nadmiar wody. Pora na drugi etap, na farbowanie. Zrobiłam drugi kolor, fioletowy, z jagód, a potem wzięłam koszulkę z założonymi gumkami i włożyłam do tego słoika. Musimy to tak zostawić najlepiej na parę godzin. Jak skończycie farbowanie, wypłuczcie koszulkę zimną wodą i wysuszcie ją. Tadam! Mamy piękne, kolorowe ubrania. Być może odrobineczkę przesadziłam. Błyszcząca torebka! Teraz pokażę wam, jak podrasować małą torebkę, używając dekoracji. To bardzo proste. Będzie nam potrzebna mała torebka, płaska i sztywna, którą chcecie ozdobić, specjalny klej, taki do przyklejania kryształków albo ozdobnych kamieni, kupicie go w papierniczym, no i oczywiście błyszczące kamyczki czy koraliki. Połóżcie torebkę i przygotujcie klej. Za pomocą kleju narysujcie na torebce wzory. O tak! Ja lubię zakręcone aplikacje. Następnie przyklejcie swoje ozdoby do torebki. Kiedy klej wyschnie, gotowe!
Śliczne, co? Można też użyć guzików. Tak chyba zrobię następnym razem. O, albo kwiatków z materiału. Wyglądałyby cudownie. Bądźcie sobą. Tworzenie własnej mody i własnych super projektów to świetny sposób na wyrażenie siebie. Będę dalej myśleć nad różnymi nowymi pomysłami dla was. Ale w międzyczasie róbcie eksperymenty, wykombinujcie coś swojego. O, a jak wejdziecie na mój kanał, znajdziecie więcej filmików z kreatywnymi pomysłami. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Cześć, jak się macie? Okej, tak samo jak większość z was, ostatnio rzadko widuję się z przyjaciółmi na żywo, więc wpadłam na taką internetową zabawę improwizacyjną, żeby spędzić z nimi trochę czasu. Daisy zgodziła się i zostanie moim królikiem doświadczalnym, to znaczy testerką. Czy będę tego żałować? Możliwe. I Skipper będzie nam pomagać. Jesteś gotowa? Wiadomo. Tak, okej. Słuchaj, nazwałam tę grę Improwizuj. Skipper wymyśli scenkę, a my musimy dalej pociągnąć tę historię. To chyba nie będzie trudne. Ale jest mały haczyk. Skipper będzie nam wybierać całkowicie przypadkowe tła. Nie kombinuj, Skipper. Wtedy nie byłoby zabawy. Nieważne, jakie tło nam wybierze, musimy dalej opowiadać historię. Dobrze, Skip. Zaczynaj. Jesteście dwiema przyjaciółkami, które bardzo dawno się nie widziały. I wpadłyście na siebie na ulicy Paryża. Ulala. I start! Daisy, bonjour! Tak dawno się nie widziałyśmy. Tak, masz rację. Oui. A co ty robisz tu? Improwizuj! Jak widać, to przyjechałam na narty. Nie wiedziałam, że umiesz jeździć na nartach. Improwizuj! Chyba jednak nie umiem. Opowiadaj, co u ciebie, a ja będę się huśtać na lianie. Improwizuj! Wspominałam, że jestem astronautką! Nie wiedziałam. Jedzenie nie powala, ale widoki są ekstra. Hej! A co u ciebie i Kena? To dobre pytanie, ale improwizuj! Razem nurkujemy w oceanie i założyliśmy farmę elektrycznych węgorzy. To doskonałe źródło odnawialnej energii. To jest coś, co nam się teraz zdecydowanie przyda. Macie rację, ale improwizujcie! Właśnie dlatego przeniosłam się do lasu deszczowego, jak tylko wróciłam z kosmosu. Improwizuj! A ja ogromnie za tobą tęskniłam. Może miałabyś chęć odwiedzić mnie na mym zamku? Ostatnio zbudowałam nową wieżę. Mamy też bardzo piękną fosę. Improwizuj! Czuję się, jakbym się tu serio przeniosła. Też tak masz? Barbie? Barbie? Halo, obraz się zawiesił. Czyli jednak wcale się nie przeniosłyśmy. Ach, nie, niestety. Ale ten twój śmiech... poprawił mi nastrój i podniósł na duchu i czuję, że znowu jestem sobą. Ja... O! A może jestem truskawką? Okej, tak. Dzięki za wspólną zabawę, Daisy. Wam dziękuję za oglądanie. Pa! Pa! Hej! Chelsea poprosiła mnie, żebym zrobiła Draw My Life, a dokładnie rysunki dotyczące balu, który odbył się rok temu, bo to naprawdę niezwykła historia. Więc pomyślałam, dlaczego nie? Tytuł tego dzisiejszego vloga to Do trzech razy sztuka. Zobaczcie. Po pierwsze, postanowiłyśmy pójść na bal w grupie. Wiecie, mniejszy stres, bo taka impreza to jednak duże przeżycie. Umówiłam się więc z Niki, Teresą, Renę i Daisy. Sukienkę postanowiłam kupić przez internet, ale długo wahałam się, jaką wybrać. Chodzi o to, żeby przez strój wyrazić siebie, a nie o to, by wyglądać idealnie. Zastanawiałam się, krótka czy długa, z falbankami czy prosta. W końcu wybrałam uroczą sukienkę średniej długości. Białą w stokrotki, prześliczną. Dzień przed balem próbowałam różnych fryzur. Włosy spięte, rozpuszczone, loki, proste. Wtedy przyszła Chelsea i poprosiła, żebym narysowała jej jednorożca. I wiecie co? Zepsuł się flamaster, a tuż z niego poplamił mi moją sukienkę. Ach, polały się łzy. Zarówno moje, jak i Chelsea. Było jej bardzo przykro. Ale to nie była jej wina. Mama uratowała sytuację. Wiedzieliście, że mleko wywabia plamę z tuszu? Tak! Udało się usunąć plamy, nie niszcząc sukienki.
Następnego dnia moi rodzice oczywiście chcieli nam zrobić sesję zdjęciową przed balem. Pozowałyśmy przed basenem, ale Chelsea i Skipper za bardzo się nakręciły, a wtedy Skipper się potknęła i wpadła do basenu, ale przedtem złapała się mnie. Wyobrażacie to sobie? Oczywiście też wpadłam. Sukienka przemoczona, włosy i makijaż zniszczone. A więc mamy 2 z 3. Trzeci raz będzie super. Jak na razie niezbyt bajecznie, prawda? Jakoś nie miałam już balowego nastroju. Najpierw tusz, potem woda. Może to znaki, żeby nie iść na ten bal. Ale wszyscy namawiali mnie, żebym szła, więc przebrałam się i wysuszyłam włosy. Założyłam dżinsy i koszulkę, lepiej się w nich tańczy, no i oddawały mój nastrój. To nie była zwykła koszulka, tylko ta specjalna z krótkim rękawkiem, błyszcząca z tęczą. W końcu to bal, nie? Wtedy Chelsea wbiegła do pokoju płacząc, bo Blissa utknęła na drzewie. Mówiłam wam o tym drzewie, kiedy Ken był moim sąsiadem, jak byliśmy mali, siadaliśmy na tym drzewie i gadaliśmy. W każdym razie Blissa siedziała na gałęzi. Poszłam z Chelsea, żeby ją ściągnąć, bo miałam na sobie dżinsy. A kiedy już byłam na drzewie, Ken wyłonił się zza jego pnia, ubrany w piękny smoking i muchę. A ja na to... Co? Co ty tu robisz? Gdzie jest Blissa? Odwróciłam się, a Chelsea już nie było. Ale numer... W Stanach mamy promposal. To wtedy, jak ktoś zaprasza kogoś na bal w jakiś oryginalny sposób, jak wynajęcie samolotu i napisanie na niebie pytania, a potem wstawienie tego na Instagram. Spora presja. Myślę, że Ken od początku chciał mnie zaprosić na bal, ale nie wiedział, jak ma to zrobić. No i chyba się wstydził. Więc on, Nikki, Teresa, Daisy, René i moja rodzina wspólnie wpadli na pomysł, jak mnie zaskoczyć. No i proszę, ja w dżinsach, nieuczesana, siedząca na drzewie. To było naprawdę super. Powiedziałam mu, żeby nigdy nie wstydził się swoich pomysłów. Wymyślił to cudownie. Do 3 razy sztuka, co? Ken przeszedł samego siebie, wynajął czadowy samochód wyglądający jak te auta z czasów dzieciństwa mojego taty. Wsiedliśmy do środka, ja zostałam w dżinsach, Ken powiedział, że wyglądam pięknie. No i pojechaliśmy. To był jeden z najlepszych wieczorów w moim życiu. Kocham moich przyjaciół. No i sami widzicie, Through My Life, wydanie balowe do 3 razy sztuka. Życzę wam wszystkim cudownego dnia. Jeśli wam się podobało, zasubskrybujcie mnie. Pa! Hej! Moje otoczenie jest dzisiaj odrobinę inne. A to dlatego, że po raz pierwszy nagrywam vloga w swoim pokoju w akademiku. Pojechałam na letni kurs do niesamowitej Akademii Młodych Talentów w Nowym Jorku. Chcę wam przedstawić moją nową, najbliższą koleżankę i współlokatorkę. Hej, jak leci? Jestem Barbie Roberts. Zabawne, co nie? Serio, taki zbieg okoliczności. Dwie uczennice nazywają się dokładnie tak samo. O nic się nie martwcie. Wymyśliłyśmy, jak sobie z tym poradzić. Barbie jest z Malibu, w słonecznej Kalifornii, więc to Malibu. A ja jestem stąd, czyli z Nowego Jorku, a dokładniej z Brooklynu. Jestem Brooklyn. Wpadłam na pomysł, że razem przejrzymy sobie to, co Brooklyn zabrała ze sobą z domu. Dzięki temu poznacie ją lepiej i pokochacie tak jak ja. Na początek mój pamiętnik. W końcu kto lepiej opisałby mnie niż ja? Naprawdę dużo piszę. Zapisuję tu mnóstwo inspiracji na teksty piosenek. O, do tego uwielbiam tworzyć muzykę. O, i jest w tym bardzo dobra. Hej, dzięki! Teraz przeczytam, co napisałam, zanim tu przyjechałam. Mam nadzieję, że poznam tam fajnych i utalentowanych ludzi. To na pewno się spełniło. A tutaj mam zdjęcie moich rodziców. Uwielbiam to zdjęcie. Tęsknię za nimi. Chociaż mieszkają 10 minut drogim metrem od szkoły. Ale dzięki temu, że mam to zdjęcie, są dla mnie dużo bliżej. Najbardziej lubimy chodzić razem na mecze. Nawet jeśli nasza drużyna czasami przegrywa, ale trudno. Jesteśmy im wierni. A teraz najlepsze na koniec. Moja gitara. O tak.
Mam ją ze sobą odkąd pamiętam. Czasami, kiedy siedzę w pokoju, lubię sobie z nią porozmawiać. I razem sobie gramy. Brooklyn jest wszechstronnie utalentowana. Śpiewa, występuje, tańczy, komponuje. Serio, jest poczwórną mistrzynią. A ty niby nie? To wszystko akurat nas łączy. I jeszcze dużo więcej. Dziękuję, że zgodziłaś się na vloga. To dobra zabawa. Wiesz, co byłoby jeszcze lepsze? Wspólne muzykowanie! O, racja! Komponujemy razem piosenkę. Tak! Chyba już jest nasza pizza! Muszę przyznać, że nowojorska pizza jest naprawdę dobra. Mam tu pizzę dla Barbie Roberts! Dla której? Myślę, że to dobry moment, żeby się już pożegnać. Ale spokojnie! Jeszcze nie raz zobaczycie Brooklyn na moim vlogu. A może nawet w końcu dokończymy naszą piosenkę? Świetnie, że masz motywację. To ja już zacznę pisać. Pożegnamy się razem? Jasne! Pa! Hej, kochani, jak się dzisiaj miewacie? Słuchajcie, Ken poprosił mnie, żebyśmy nagrali Best Friend Tag, pytania przyjaciół. No jasne, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi od zawsze, więc zaczynajmy. Cześć, Barbie! Cześć, Ken! Zaraz pytanie, gotowy? Damy czadu! Jaka jest moja szczęśliwa liczba? 9. No co ty, masz urodziny 9 marca. Mój ulubiony smak żelku? Ananasowy. Okej, a kolor? No, jasny, bezbarwny. Przecież wszyscy wiedzą, że żelki bezbarwne są ananasowe. Jakie dodatki zamawiam do pizzy? Peperoni, pieczarki, no i czasami anchoa na połowę. Tak, lubię anchoa. To dlaczego na połowie? Żeby podzielić się z tobą, ponieważ nie ty... Nie przepadam za anchoa na swojej pizzy. Tak. Okej, okay, do paznokci używam obcinaczek czy pilniczka? Hola, 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 hola. Teraz moja kolej? O, racja, oczywiście, pytaj się. Okej, co mi się najbardziej podoba w jesieni? Ten lekki chłodek w powietrzu. Wow. Co? Racja! Tak! No i ekstra. Dobra, to teraz obcinam, piłuję czy obgryzam paznokcie? Obcinasz i piłujesz. Nie obgryzasz, chociaż miałaś taką fazę w trzeciej klasie. Tak, masz rację. Obgryzałam je często, ale mi doradziłeś sok z cytryny, żebym smarowała nim paznokcie. No i zadziałało. Moja ulubiona karuzela. O! Ale ty nie lubisz karuzeli. Przecież nie lubisz się kręcić w kółko. Racja! Tak? To było podchwytliwe pytanie. Okej, Barbie, wymyśl coś trudniejszego. Mam się wysilić. Okej, jak na mnie mówisz? Barbie? Tak, właśnie tak. Podchwytliwe. No co ty, stać się na więcej. W porządku, dobra. Czego nie lubię, chociaż wszyscy myślą, że to lubię. Fajerwerków. Lubisz na nie patrzeć, ale nie znosisz tego hałasu. Wow. I ja chyba sama nawet o tym nie wiedziałam. Wiesz, myślałam o cieście miodowym, bo kocham miód, ale nie lubię tego ciasta, jest za suche. Ale to była jeszcze lepsza odpowiedź. Moja pierwsza myśl o tobie to? O, chwilka, miałam 8 lat, więc prawdopodobnie, że jestem trochę dziwna, nieśmiała. Wiesz, dopiero co się wprowadziliśmy, więc... Tak, ale byłaś bardzo mądra, zabawna i żądna przygód. Fajne było to, że byłaś ciekawska. Ciągle mieliśmy siniaki i zadrapania. Nie bałaś się wyrażać własnej opinii, nawet jeśli wszyscy mieli inne zdanie. No i nigdy niczego się nie bałaś. Nigdy się nie boisz popełniać błędów, bo twierdzisz, że dzięki nim się uczysz. To jest naprawdę super. Wiele rzeczy w tobie mi imponuje, mógłbym tak gadać cały dzień. Wow. Dziękuję, Ken. Tak. Nie ma sprawy. Sama prawda. Przyjaciele na zawsze. Na zawsze. Okej, to będzie trudne. Jak lubię kończyć swoje vlogi. Pa! Cześć wszystkim! Okej, okay, uwaga, dzisiaj porozmawiamy sobie o... Ja też mogę? Chelsea, to nie jest zabawa, ja nagrywam vloga. A ja chcę ci pomóc! Nie przestaniesz, dopóki nie pozwolę ci dołączyć, prawda? Tak! Jak robi żyrafa? No dobra.
Moi drodzy, dobrze znacie moją młodszą siostrę Chelsea. Czy na pewno? Niełatwo mnie rozgryźć, jak na mój wiek. Rzeczywiście, masz rację. Jesteś wyjątkową dziewczynką. O, już wiem. A może zrobię z tobą wywiad? A ja mam lepszy pomysł. Ja zrobię wywiad z tobą. O, w sumie... Tak! Urządzimy sobie taki wieczorny talk show. Raz taki widziałam. Poważnie? Aha. Wrócimy tu do was zaraz po przerwie. Witajcie w programie Chelsea! Który przycisk to aplauz, widowni? Spróbuj ten obok. Od razu lepiej, chociaż ja tam lubię małpki. Zresztą jak wszystkie zwierzęta. Mówi wasza prowadząca. A dzisiaj jest z nami bardzo wyjątkowy gość. Czy tak się nazywasz? Ja jestem Barbie, a tu jest rysunek balonika. Tak, wiem. Moje dzieło. Uwielbiam rysować. Powiedz, Barbie. Nasza widownia chce wiedzieć, co lubisz robić. Ciekawe pytanie. No wiem, dlatego je zadałam. Bardzo lubię spędzać czas z przyjaciółmi i z moją rodziną. I ja też. A Kelsey z naszego zespołu... Mówiła mi, że przeżyłaś ostatnio niezwykłą przygodę. Opowiesz nam o niej? Tak, była niezwykła, ponieważ też w niej brałaś udział. Tak jak i reszta naszej rodzinki. A, no tak! Najlepsze wakacje w życiu. Miałam wtedy urodziny. Pokażę wam zdjęcia z wyprawy. O, pamiętam ten dzień. I to też. O, no i to. Było super. Doskonale. Mhm. Chociaż zgubiłam swoje urodziny. Wiem, to akurat nie było zbyt przyjemne. Ale je odzyskałam. Powiedzmy. To rzeczywiście była wspaniała przygoda. Najmilsze było to, że rodzina była przy mnie. Bo to ich kocham najbardziej. Hej, myślałam, że przeprowadzasz wywiad ze mną. I to koniec popołudniowego programu Chelsea. Do zobaczenia, kochani. Skończymy tak jak u mnie na vlogu? W sumie jesteś gościem. Pa! Pa! Hej kochani, jak się macie? Dzisiaj jest przepiękny dzień, więc pomyślałam, że nagram dla was filmik na plaży. Naprawdę uwielbiam spędzać tu wolny czas. To jeden z najlepszych sposobów, żeby się wyciszyć i zrelaksować. Wiele osób zadaje mi pytanie, co zabieram ze sobą na plażę. To jest akurat świetna okazja, żeby wam to pokazać. Szczerze nie lubię przesadzać. Po pierwsze, zawsze biorę dwie torby. Jedną małą na moje ręczniki, zawsze mam dwa, na jednym z nich teraz siedzę, a drugim wycieram się po kąpieli. Druga torba? A raczej plecak. Zobaczmy, co dzisiaj ze sobą zabrałam. To najważniejsza rzecz. Krem z filtrem. Poważnie, nakładam go ciągle, parę razy dziennie. O, przypomniało mi się, czy pamiętacie ten show, w którym wzięłam udział z siostrami? Kłótnia, kłótnia, kłótnia? Kłótnia, kłótnia, kłótnia! Jesteśmy drużyną Robertsów! To było niedaleko stąd. Trzeba przejść kawałek plażą. Te pianki nas prawie pokonały, ale w końcu nam się udało. Zobaczmy, co jeszcze mam. O, to też jest bardzo ważne. Mój dziennik. Uwielbiam rysować, pisać i szkicować. Codziennie z niego korzystam, a plaża jest do tego świetnym miejscem. O, to jest z naszego wspólnego wyjścia na plażę z Kenem i Teresą. Ken znalazł tę piękną muszlę i mi ją podarował. Wszędzie ją ze sobą noszę, bo zawsze jest w tym plecaku. Przypomniało mi się coś jeszcze. To... Ten kamień to jest akwamaryn. Mój kamień na szczęście. Rodzice dali mi go na urodziny. Piękny, prawda? Sprawdźmy, co jeszcze mam. To do nurkowania? Na plażę biorę okulary przeciwsłoneczne. Uważa się, że to fajny, modny dodatek. Tak, to prawda. Ale okulary są ważne, bo chronią nasze oczy przed słońcem. O, znalazłam makaronik. Ukrył się na dnie plecaka. No, nadal wygląda smacznie. Jakiś czas temu nagrałam filmik, jak się przyrządza te pyszne ciasteczka. Obejrzyjcie go i wypróbujcie przepis. Są wyśmienite. Bardzo lubię słuchać muzyki na plaży. To ostatnio mój ulubiony kawałek. Jesteśmy siłą, przyszłość jest nasza. To
jest aparat wodoodporny. Mogę z nim pływać i robić zdjęcia. Super, co nie? A, no i nigdy nie ruszam się bez deski boogie albo surfingowej, czy deski z wiosłem. No bo z deską to zawsze jest wdech. Mam rację? Żarcik mojego taty. Oto mój dzień na plaży. Uwielbiam tu być. Czuję się świetnie nad oceanem, odcięta od internetu i myślę sobie, że chyba za rzadko to robimy. Media społecznościowe pożerają mi za dużo czasu. Nie chodzi mi o kontakty z ludźmi, ale scrollowanie i scrollowanie. Porównywanie się z innymi nie poprawia mi nastroju, więc myślę, że pora się odciąć. To jest wyzwanie. Przez jeden dzień odpocznijmy od mediów społecznościowych. Co wy na to? Wchodzicie w to? O! Ken! Hej! Tu jestem! Do zobaczenia już wkrótce. Pa! Lato! To mój pierwszy tego lata vlog. Skoro już mamy lato, coraz częściej myślimy o słońcu, o naturze i o tym, jak jest pięknie. I o tym, co możemy zrobić, żeby pokazać światu, jak bardzo go kochamy i że nam na nim zależy. Dlatego skipper Teresa i ja, tak w ogóle to pierwszy występ Teresy na vlogu, podjęłyśmy wyzwanie, żeby znaleźć jak najwięcej sposobów, by dbać o naszą planetę. Tak, ogólnie chodzi o mniejsze zużycie na co dzień i o to, by jak najwięcej rzeczy wykorzystać ponownie. Znajdźmy złoty środek, dzięki któremu pomożemy sobie i światu. Można to ująć jeszcze inaczej. Żyjmy po prostu bardziej ekologicznie. Tak, dlatego przedstawiamy Wam proste sposoby do przetestowania w domu, które będą bardzo korzystne dla środowiska. Dom marzeń, światła! Zredukuj zużycie prądu, dobrze? Najwięcej prądu marnujemy w nocy, kiedy zostawiamy nasze sprzęty podłączone. Tak, więc jeśli nie chcesz być energetycznym wampirem, jeśli nie chcesz wysysać energii, której nie potrzebujesz i kiedy nie używasz laptopa albo komórki, albo wszystkiego, co podłącza się do prądu. Odłącz to! Kiedy szczotkujesz zęby, zakręć wodę i odkręć dopiero jak skończysz. Już? Już! W kuchni można zastosować tyle ekosztuczek, że starczyłoby na odrębne ekologiczne wyzwanie. Tak, my na przykład przez cały tydzień nie wyrzuciliśmy żadnego jedzenia. Ja zawsze namawiam też do kompostowania, czyli gromadzenia resztek jedzenia i ponownego wykorzystania ich do nawożenia gleby. Poza tym, dżdżownice to kochają. Szkoła? Jest lato! Ale spędzamy tu bardzo dużo czasu. I musimy tu dojeżdżać. Można jeździć razem, albo lepiej, iść pieszo lub przyjeżdżać rowerem. A wiecie co jeszcze? Przecież jemy w szkole. Dlatego dobrym pomysłem są butelki na wodę i pudełka wielokrotnego użytku. Każdy z nas może dokonać tej zmiany. A co, gdyby namówić na coś całą społeczność? Cała klasa podpisała petycję, żeby stworzyć w szkole ogród. W ten sposób mogliśmy pomóc pszczołom i motylom. I wiecie co? Udało nam się! Wow, brawo! To doskonały przykład, że każdy z nas może coś zmienić. Naprawdę możemy więcej, niż nam się wydaje. Dobrze. Jeszcze coś dodam. Wiem, że ochrona naszej planety wydaje nam się ogromnie trudnym zadaniem, prawda? W sumie, co jedna osoba może zrobić, żeby coś zmienić na świecie? Bardzo dużo! Właśnie podałyśmy całe mnóstwo przykładów i te maleńkie zmiany się ze sobą łączą. Może, jeśli zobaczycie papierek na plaży, podniesiecie go. Naprawdę możecie bardzo wiele zmienić. A razem mamy moc, żeby zrobić wszystko. Witajcie, kochani! Zapraszam Was na kolejną serię moich vlogów. Zaczynamy od wyjątkowego wyzwania, ponieważ dokładnie za minutę wybije północ, czyli zostanie... Dokładnie 24 godziny do moich urodzin! Tak! Żadnych czapeczek i piszczałek przed urodzinami. Teraz już mogę? Jeszcze trochę. Czekaj. No co? Jeszcze 23 godziny, 59 minut i 45 sekund. O, to cała wieczność. Masz rację. Okej, dlatego mam coś, co sprawi, że czas bardzo szybko nam upłynie. Co ty na to, żeby zrobić 24-godzinne wyzwanie? Robimy coś przez 24 godziny? Tak. Mogę wybrać, co to będzie? Czy ja wiem, zaraz twoje urodziny, więc jasne, że możesz wybrać, co to będzie. Okej, to zrobimy wyzwanie bez mówienia. Wyzwanie bez mówienia?
Okej, okay. Nie mówimy przez 24 godziny. Zaczynamy! Teraz! Bum! Bum? Tak, no, musiałam jakoś zacząć, żeby było oficjalnie. Odezwałeś się. Tak jak ty. Wiem, wiem. Okej. Okay. Nowe wyzwanie. Tak, wybierz nowe. Bez telefonu. Och. Od teraz. Dobrze. Bum! Bum! Jesteś głodny? Zamówimy pizzę? Pół peperoni, pół anchois. Zrobiłaś to specjalnie, ale nie, prawda? Nie, przysięgam, że nie. Na pewno. Warto było. No pewnie, niczego nie żałuję. Pijemy wodę co 10 minut. Zdrówko! Tak. Co? Nie, nie wszystko od razu. Oj, Ken, nie wszystko naraz. Myślałem, że mam pić przez 10 minut. Nie. Pijemy trochę wody co 10 minut. Okej, okay, następnym razem wyzwanie bez toalety będzie przed wyzwaniem z piciem wody. Wyzwanie z bieganiem bez przerwy. Hej, wiesz co? Może jednak to sobie darujemy. Tak. A może... Wiesz, że nadal pachniesz pizzą? Ken, dekoncentrujesz mnie! O nie, sąd dostąpi się do ranki. Co? Zaciąłem się w palec. Stop, cytryn, już nie chcę. Tylko śpiew operowy dzisiaj. Nie umiem tak śpiewać. Już nie musimy, bo wreszcie są twoje urodziny! Wszystkiego najlepszego! O co chodzi? Wiesz co? Średnio nam to wyszło. W sumie to zawaliliśmy wszystkie wyzwania. Wiem, ale spójrz na to inaczej. Wymyśliliśmy nowe wyzwanie, co nie? W 24 godziny nie wyszły nam 24 wyzwania. Myślę, że powinniśmy to uczcić. Tak. O! To dla mnie jest cudowny. Jedyny w swoim rodzaju, tak jak ty. Wszystkiego najlepszego. Dzięki, Barbie. Jesteś najlepsza. A wam bardzo dziękuję, że z nami byliście. I pamiętajcie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Można na przykład zepsuć każde wyzwanie. Pa! Cześć wszystkim! Wiecie co? To chyba moja ulubiona tematyka vlogów. Pasje. Uwielbiam dzielić się z wami swoimi zainteresowaniami. To, że razem uczymy się nowych rzeczy, jest wielką zaletą prowadzenia vloga. Pomyślałam, że fajnie byłoby przypomnieć moje ulubione tematy. Przed wami moje trzy wielkie pasje i związane z nimi filmy. Miejsce trzecie – pieczenie. Poznałam wiele ciekawych wskazówek podczas nagrywania vloga z pieczeniem makaroników. Co to są makaroniki? Sprawdźcie sami! Zanim zaczniemy, postaram się przybliżyć wam, czym są tradycyjne francuskie makaroniki. To lekkie francuskie ciasteczko z nadzieniem przekładane jak kanapka. Wiecie, co jest najlepsze? W środku mogą mieć mnóstwo różnych słodkich smaków. Więc pomyślałam, że nauczę was je robić. W sumie uznałam, że przy okazji też sama się nauczę, bo nigdy wcześniej ich nie robiłam. Uczymy się razem! Dobrze. Powiem, co będzie potrzebne. 3/4 szklanki cukru pudru, 3/4 szklanki mąki migdałowej, 2 białka z dużych jaj w temperaturze pokojowej, szczypta soli, 1/4 szklanki drobnego cukru, 3/4 szklanki dżemu malinowego i pół łyżeczki ekstraktu z migdałów. Okej, rozgrzewamy piekarnik do 150 stopni i polecam, żeby dorośli wam w tym pomogli. Potem przesiejcie cukier puder i mąkę migdałową do miski. To bardzo ważne. Nie może być żadnych grudek. A potem wszystko razem delikatnie mieszacie. Następnie bierzecie 2 białka jaj. Już oddzieliłam je od żółtek. To inna historia. Godna osobnego vloga. Dopiero za 6. razem mi się udało. Jajka się nie zmarnowały. Zrobiłam z nich omlet. No nieważne. Macie 2 białka jaj. Dodajecie szczyptę soli. A potem ubijacie. Uff. Urety. Okej, okay. Podobno białka dobrze się ubiły, jeśli po odwróceniu miski nic się z niej nie wylewa.
A. Hashtag białkowy fail. Tak, to była ważna lekcja dla nas wszystkich. Ale kiedy już mi się udało, te makaroniki były doskonałe. Miejsce drugie? Wiecie, że lubię rękodzieło i modę. Samodzielne tworzenie stroju to kapitalna sprawa. Cześć wszystkim! Pomyślałam, że dzisiaj porozmawiamy o modzie. Jeśli widzieliście moją garderobę, to wiecie, że coś jest na rzeczy. Ale szukanie swojego stylu to nie jest tylko zwykłe podążanie za nowymi trendami. Tak, to też jest świetna zabawa. Jednak bardziej chodzi o to, by naprawdę wyrazić siebie. Moda to kreatywny sposób, żeby pokazać światu, jacy jesteśmy i jak się czujemy. Pomyślałam, że pokażę kilka modowych sztuczek, które pomogły mi lepiej wyrazić siebie. Może wam też pomogą. Wybierzcie słowo, które wam o kimś przypomina. To przykłady, którymi opisałam swoich przyjaciół. Odwaga, śmiałość, przebojowość. Złapcie zapisaki do tkanin. Możecie wykorzystać kalkę albo narysować coś odręcznie. Ups, Blisa podała mi pomocną łapkę. Tego nie było w planach, ale w sumie to wyszło nawet lepiej. I co myślicie? Kiedy przytulam siebie, o tak, czuję, że przytulają mnie moi przyjaciele. A koszulka jest jedyna w swoim rodzaju. Tak mi się to spodobało, że buty też przerobiłam. Pokazać? Ups! Nasze pasje to świetny sposób, żeby odnaleźć i wyrazić siebie. A jeszcze lepiej, kiedy dzieli się je z przyjaciółmi. Mój najlepszy przyjaciel również twierdzi, że ten filmik powinien zająć pierwsze miejsce na liście. Taniec! Przed wami Ken, który uczy mnie tańczyć bhangra. Zapraszamy na taneczne wyzwanie. Będzie taneczne wyzwanie. Dobra, rzucam monetą. Okej, reszka. Dobra, niech będzie. O, jest reszka. Mówiłem? Czyli zaczynasz. Nie przemyślałeś tego, co? Nie, ani trochę. Tak myślałam. Okej, muszę się nieco rozciągnąć. Oczywiście, pewnie. Rób, co musisz. Dzięki, Barbie. Ken! Byłeś wspaniały, to było niezwykłe. Dzięki. Prawda, że to było coś? Nie miałam pojęcia, że potrafisz coś takiego. Nauczysz mnie? Czy możemy... Tak, twoja kolej, jasne, dobrze. Nie ma sprawy. Okej. Pierwszy dobrze, krok? Dobrze, pierwszy krok, ten podstawowy, to takie tupanie. Okej. Ręce na biodrach. Dobrze. Wyznaczasz sobie środek. Jasne. Między stopami. Rozumiem. I palce dotykają tego punktu na środku. Okej. Potem wracasz, tak, i palce... Wracasz... Palce. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, moi znajomi, Chaya i Shivani, udzielali mi lekcji. Poważnie? Tak, to super nauczyciele, a bhangra to niezwykły taniec. Jest to tradycyjny taniec z Pendżabu w Indiach, który tańczy się z wielu różnych okazji. Na urodzinach, weselach i pomyślałem, że fajnie byłoby się go nauczyć i pokazać. O, Ken, sprawiłeś mi wielką frajdę. Bardzo dobrze ci idzie. Możemy Dzięki. Teraz trochę dobrze. Przyspieszyć? Teraz trochę Dobra, szybciej. Super, to 5, 6, 7, 8. Góra, góra, jeszcze raz tu, dół, góra, góra i w górę i klaszcz, w górę i klaszcz. Brawo, świetnie, świetnie. Okej. A teraz dodamy tu panie, dobrze? Mimo, że według ciebie idzie mi świetnie. Serio, świetnie. Tak i raz, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wow! Cudownie było podzielić się z wami moimi pasjami. Jeśli chcecie poznać ich więcej, zerknijcie na inne moje vlogi. Dzięki, że ze mną byliście. Do następnego razu. Pa! Hej, kochani, jak się macie? Jeden z moich ulubionych sposobów na wyrażenie siebie to wystrój pokoju. Wiecie, dodatki i dekoracje. Nawet małe rzeczy mogą naprawdę zdziałać cuda. I szybko wszystko zmienić. Na przykład...
Albo tak. A może tak. Magia! W tym odcinku pokażę Wam kilka trików, jak łatwo zmienić wystrój swojego pokoju. I z pomocą dorosłego będziecie mogli dokonać metamorfozy. Po pierwsze, najprostszy i najszybszy sposób na odświeżenie wyglądu pokoju to zmiana narzuty. Zwykle łóżko dominuje w pokoju. Kocham tę narzutę, ale wiele narzut ma różne wzory po obu stronach. Ta z drugiej strony jest żółta. Podoba mi się, ale czy to bardzo zmienia mój pokój? No cóż, zachowam tę poduszkę, bo jest mega urocza, ale reszta poduch chyba niezbyt pasuje, więc muszę je zmienić. Jest mnóstwo wspaniałych wzorów i kolorów poszewek na poduszki. Jest z czego wybierać. Bądźcie kreatywni. W tej chwili zamierzam zmienić poszewki na takie, których używałam, jak byłam młodsza, a które świetnie się zgrają z żółtym. No i pięknie, ale to nie koniec. Co zrobić z zasłonami? Lubię, kiedy moje zasłony pasują kolorystycznie do poduszek na łóżku. Pamiętacie, jak w lecie pracowałam w parku wodnym i zrobiliśmy przedstawienie? Czasem górę bierze strach, bo nowy wstanie dzień. Tutaj masz przyjaciół, masz mnie. Zostało nam sporo materiału, który pozwolono mi zabrać do domu. I voila! Jest idealnie. Poduszki świetnie pasują do kolorów zasłon. Kolejna wskazówka. Użyj pościeli w charakterze narzuty. To daje naprawdę dużo możliwości. To jest pościel, którą dostałam od mamy. Ten styl jest nieco retro. Podoba mi się. Na poduszki możecie założyć poszewki z tego samego zestawu, żeby pasowały do waszej narzuty. Zachowałam tę kokardę, bo świetnie wygląda na biało-czarnym tle. W porządku. Co dalej? O, szafki. Możecie pomalować szafę albo biurko na jakiś inny ciekawy kolor albo nawet we wzorki. W ten sposób. Ten wzór to jest jodełka. Albo mogą to być gwiazdki. Możecie nakleić tapetę albo kolorowy papier. To, co Wam się podoba. A dodatkowo użyłam czegoś naprawdę prostego, co bardzo, bardzo zmienia pokój. Lampki LED-owe. Świetnie współgrają z gwiazdami na mojej szafie, ale to nie muszą być żadne materiały, poszewki czy światełka. Chodzi o to, co Wy tutaj wnosicie, żeby to była Wasza ukochana przestrzeń. Jest jeszcze jeden sposób na spersonalizowanie pokoju. Muzyka. Zaraz Wam pokażę. Lubię old school, winyle. Jak stworzyć imprezowy klimat? Kulą disco! To jest najbardziej odlotowa dekoracja. Jak wiecie, w tym roku musieliśmy spędzić sporo czasu w domach. Wtedy zajęłam się wystrojem pokoju. To mi bardzo pomogło znieść tę całą sytuację. Zmiana waszego otoczenia, na przykład pokoju, może znacząco poprawić wam nastrój i pozwolić wyrazić siebie, prawda? Pora na taniec! Pa! O, hej! Nie mówcie Barbie, ale przejmuję dzisiaj jej vloga, bo właśnie to robią pieski, kiedy nikt nie widzi. Tańczymy, vlogujemy, jemy skarpety. Okej, dobra. Taffy wcale nie vloguje, ale zastanawiam się, czy by umiała. Też tak czasem robicie? Patrzycie zwierzakom w oczy albo obserwujecie je, kiedy robią coś uroczego, może nawet dziwnego i myślicie sobie, co się dzieje w tych małych, ślicznych główkach? Kiedy czasem czuję się trochę gorzej, samotna albo przytłoczona myślami, to przytulenie takiego uroczego czworonoga zawsze przywraca mi szeroki uśmiech. I Taffy. Taffy! Zwierzęta dają nam dużo szczęścia, a w zamian za to nie proszą wcale o wiele. Wystarczy jedzenie, szczęśliwy dom i nasza szczera miłość. A przecież to takie proste, prawda? No bo jak to nie kochać tak słodkiego, oddanego, wiernego zwierzaka? Okażcie im trochę serca i zyskacie przyjaciela na zawsze. Dlatego postanowiłam cały mój filmik poświęcić Taffy. Zaraz zobaczycie, co takiego robi w wolnym czasie. Zwłaszcza kiedy myśli, że nikt jej nie widzi. Zapraszam!
Co? Jak ci się podobało, Taffy? O, okej. Okay. O, to prezent dla mnie? Tak? To jej obśliniona, stara zabawka. Cieszę się z niej. Najbardziej się cieszę, że mam ciebie. Pa! To po psiemu znaczy pa. Pożegnasz się, Taffy? Pa! Nie podglądaj Barbie, znana jako Malibu. W takim razie ty też nie podglądaj Barbie, znana jako Brooklyn. Cześć wszystkim, wiecie co dzisiaj jest? Dzień prezentów dla przyjaciela! Nie mogę uwierzyć, że jeszcze niedawno w ogóle się nie znałyśmy, a teraz jesteśmy serdecznymi przyjaciółkami. Niesamowita historia. Genialna, to takie piękne. Kiedy przyleciałam do Nowego Jorku, nie wiedziałam czegoś się spodziewać. Wielkie miasto i to tak daleko od domu. Ale wszystko się ułożyło, kiedy poznałam Brooklyn. Naprawdę nie mogło nam się ułożyć lepiej. Okej, trochę się rozczuliłam. Przejdźmy teraz do poważnych spraw i prezentów. Ty zaczynaj. W porządku. Okej, w mojej rodzinie gotowanie i pieczenie jest niezwykle ważne. Mój tata i ja uwielbiamy jeść. Przez jedzenie okazujemy sobie nawzajem miłość i szacunek. Pachnie smakowicie. Tada! Brooklyn, są przecudowne. To ciastka przyjaźni. Jest w nich prawdziwa wanilia oraz kardamon. A przecież obie lubimy kardamon. Bo jest doskonały. Pieczenie i dekorowanie zajęło mi kilka godzin. Jeśli liczyć partię, którą zjadłam z tatą, nie są trudne do zrobienia, ale włożyłam w nie sporo miłości. Serca, bo są prosto z serca. Oby ci smakowały. Są doskonałe. To naprawdę najlepsze ciastko, jakie w życiu jadłam. A wy dobrze wiecie, że uwielbiam ręcznie robione prezenty. Bardzo ci dziękuję. Moja kolej. Chciałam podarować ci coś, co byłoby symbolem naszej przyjaźni i świetnie opisywało ciebie. No nie wierzę. Malibu, to jest piękne! Patrzcie tylko! Mama dała mi taki naszyjnik, kiedy miałam 10 lat. Przechodziłam wtedy trudne chwile, bo czułam się nieco zagubiona we własnym domu pełnym sióstr. Wtedy nie czułam się wyjątkowa. Mama dała mi go, żeby przypomnieć mi, że najważniejsze to być z sobą i że każdy jest wyjątkowy. A teraz chciałam tobie przekazać to samo. Nazywamy się identycznie, ale jesteśmy zupełnie różne i to właśnie jest najpiękniejsze w naszej przyjaźni. Wow, serio, nie wiem co powiedzieć. Wspaniały! Tak samo jak ty, przyjaciółko. Nasz pierwszy dzień prezentów dla przyjaciela zakończony sukcesem. Tak, masz rację. I tak właśnie rodzi się tradycja. Stworzyłyśmy tradycję tu z wami i to na Świętujcie waszych oczach. Z nami. Jeśli macie przyjaciela, któremu chcecie podziękować, nie czekajcie. Podarujcie mu prezent, albo napiszcie wiadomość, zadzwońcie, albo po prostu wpadnijcie z wizytą. Na cześć! Przyjaciół! Oj, może jednak są trochę zbyt kruche. Są najlepsze na świecie. Pa! Cześć! Słyszeliście takie powiedzenie, gdy życie daje ci cytryny, zrób lemoniadę? Rodzice mi to bardzo często powtarzają. Jak byłam mała, to nie rozumiałam, o co chodzi. Odpowiadałam im, jasne, zrobię lemoniadę, mniam. Tak, ale... Teraz to już lepiej rozumiem. Chodzi o to, że kiedy coś ci nie wychodzi, możesz jednak zamienić to w coś pozytywnego. Jak dziś rano. Rysowałam róże na zajęcia plastyczne i rozlałam farbę na kartkę, przez co zniszczyłam szkic. Ale plama farby miała kształt serca, więc dokończyłam obrazek i dałam mamie jako laurkę niespodziankę. Cytryna stała się lemoniadą. Wiecie, cytryny są kwaśne. Ale możemy je wykorzystać do zrobienia pysznego napoju lub potrawy. Więc o tym jest mój dzisiejszy vlog. Pokażę wam, jak się robi wyjątkowo smaczne cytrynowe ciasto. Jej! Oto lista składników. Szklanka cukru, pół szklanki masła w temperaturze pokojowej, dwa jajka, dwie łyżeczki wanilii, półtorej szklanki mąki z proszkiem do pieczenia,
3/4 szklanki mleka, łyżka skórki z cytryny. Trzeba ją zetrzeć. I jedna łyżka soku z cytryny. To niedużo. Dobrze, więc najpierw przygotuję skórkę z cytryny. O, jedna ważna rzecz. Przygotujcie sobie wszystkie składniki, które będą wam potrzebne, żebyście nie musieli ich szukać w trakcie pieczenia. Francuzi mówią na to mise en place. Tak to było? Mise en place, czyli wszystko na swoim miejscu. Okej. Najpierw musimy zetrzeć skórkę z cytryny. To podstawowy składnik mojego słynnego ciasta cytrynowego. Skórka jest bardzo aromatyczna. Zaczynamy! Używam do tego zwykłej tarki do sera. Poproście kogoś dorosłego, żeby wam pomógł. Umyjcie cytrynę i ścierajcie z niej skórkę w ten sposób. I voilà! Jedna łyżka skórki wychodzi akurat z jednej cytryny. Mamy wszystkie składniki i zaczynamy! Cukier i masło o temperaturze pokojowej wrzucamy do dużej miski. Ubijamy je trzepaczką. Ups, zapomniałam. Najpierw trzeba nastawić piekarnik na 180 stopni. A kiedy piekarnik się nagrzewa, szykujemy ciasto. Z piekarnika korzystajcie tylko pod nadzorem dorosłego. Dobrze. Na czym skończyłam? Aha, tak. Ubijajcie masło z cukrem do uzyskania puszystej masy. Ma przypominać krem. Dodajcie jajka i wanilię. Pamiętajcie, że przy pieczeniu ciasta jajka muszą mieć temperaturę pokojową. Lepiej się wtedy ubiją i sprawią, że ciasto nam wyrośnie piękne i bardzo puszyste. Teraz przesiejcie mąkę z proszkiem do pieczenia do większej misy, o tak. Dodajcie masło ubite z cukrem i jajkami, mleko i skórkę cytrynową oraz łyżkę soku z cytryny. Skórkę i sok otrzymałam z jednej cytryny. Mieszajcie do uzyskania gładkiej masy. Wlejcie ciasto do posmarowanej masłem foremki. Teraz pieczcie przez 35 minut. Z cytryny powstało ciasto. Nieźle, co? Biorę sobie tę lekcję do serca. Gdy życie daje ci cytryny, zrób lemoniadę albo ciasto. Czasem najlepsze pomysły powstają na błędach. Na przykład chipsy ziemniaczane. Ale to jest temat na inny dzień. Pa! Hej! Jak się dzisiaj czujecie? Pytam poważnie. Mam wrażenie, że minęło już sporo czasu, odkąd rozmawiałam z wami o uczuciach. No wiecie, moich uczuciach. No tak. Dziś rano zastanawiałam się, co bym chciała zrobić w dzisiejszym filmiku, ale dotarło do mnie, że nie chcę robić nic. Po prostu mogę powiedzieć, jak się czuję. Zrozumiałam, że to jest dobra rzecz. Zatrzymać się i wsłuchać się w siebie. Tak, wiem, to prawda, zaglądanie w głąb siebie może nam wydawać się trudne. Wiecie, każdy czasem czuje dziwne, niezrozumiałe emocje. To normalne. Dzisiaj czuję się trochę tak, jakbym nie miała kontroli nad niczym w swoim życiu. I nie mam pojęcia, jak to naprawić. Ale nie muszę tego naprawiać. Mogę zrobić jedno. Posłuchać samej siebie i nazwać emocje, które tam są. Spróbuję. Czuję lęk. Czuję złość. Mamy prawo do odczuwania emocji. Nawet tych nieprzyjemnych. I musimy czasem zrobić sobie przerwę. Nie możemy wszystkiego kontrolować. Nie jesteśmy idealni. Nie da się zawsze wszystkiego naprawić. Mój klucz do szczęścia to myśl, że zawsze przychodzi nowe. Zmieniamy się, dorastamy, a nasz świat rośnie i zmienia się razem z nami. Nasze uczucia też się zmieniają. Są takie dni, kiedy czujemy się wspaniale i super silni, ale są też dni, gdy jest nam źle i jesteśmy słabi. Ale to jest okej. Wiem, że brzmi to banalnie, ale jutro zawsze jest nowy dzień, nowy początek. A każda przeszkoda na naszej drodze nas tylko wzmocni. Mówię poważnie. Tak jest. Ale niektóre rzeczy są poważne. A powiedzenie tego wszystkiego na głos dodało mi mocy. Pa!
Cześć wszystkim! Pomyślałam, że dzisiaj porozmawiamy o modzie. Jeśli widzieliście moją garderobę, to wiecie, że coś jest na rzeczy. Ale szukanie swojego stylu to nie jest tylko zwykłe podążanie za nowymi trendami. Tak, to też jest świetna zabawa. Jednak bardziej chodzi o to, by naprawdę wyrazić siebie. Moda to kreatywny sposób, żeby pokazać światu, jacy jesteśmy i jak się czujemy. Pomyślałam, że pokażę kilka modowych sztuczek, które pomogły mi lepiej wyrazić siebie. Może wam też pomogą. Stare ubrania, zupełnie nowa stylizacja. Nie wiem jak wy, ale mam wiele rzeczy, które uwielbiam, ale nie mam pomysłu, co z nimi zrobić. I co? Rzuciłam sobie wyzwanie, żeby zrobić jak najwięcej nowych stylizacji z połączenia tego, co już mam w szafie. Możecie eksperymentować ze wszystkim. Nieźle, co? Ale fajnie. I proszę, a co jeśli zrobię tak? Albo tak. Albo tak. Istnieje bardzo dużo kombinacji. Zwłaszcza jeśli zapomni się o tym, jak coś powinno się nosić i zacznie myśleć o tym, jak coś można by nosić. Ta stylizacja... Tak. Sprawiła, że poczułam się pewna siebie i wyjątkowa. Moda czasem tak na nas działa. Sprawia, że czujemy się inaczej. Ale może też odzwierciedlać nasze uczucia. To zadanie nazwałam przytulas na odległość. Przez ostatni czas, kiedy byłam z dala od przyjaciół i każdy siedział w domu, to bardzo tęskniliśmy, więc wysyłaliśmy sobie kartki. To, co do mnie pisali, było bardzo inspirujące. Czułam w środku miłe ciepełko. Bardzo chciałam zachować to uczucie na dłużej. I wpadłam na taki pomysł. Wybierzcie słowo, które wam o kimś przypomina. To przykłady, którymi opisałam swoich przyjaciół. Odwaga, śmiałość, przebojowość. Złapcie zapisaki do tkanin. Możecie wykorzystać kalkę albo narysować coś odręcznie. Ups, Blisa podała mi pomocną łapkę. Tego nie było w planach, ale w sumie to wyszło nawet lepiej. I co myślicie? Kiedy przytulam siebie o tak, czuję, że przytulają mnie moi przyjaciele. A koszulka jest jedyna w swoim rodzaju. Tak mi się to spodobało, że buty też przerobiłam. Pokazać? Ups! Właśnie to jest niesamowite w modzie. Nie ma jednego właściwego stylu. Moda pozwala nam na kreatywność i zabawę. Eksperymentujcie i poczujcie to. Możecie pokazać światu wszystkie swoje różne oblicza i być kim tylko w tej chwili chcecie być. To kim chcecie dzisiaj być? O! Hej, Blisa! Dziękuję, że dziś ze mną tworzyliście. Pa! Cześć wszystkim. Dobra, ludzie często pytają mnie, dlaczego prowadzę vloga. Głównie dlatego, że lubię się dzielić. Lubię pokazywać tych, których kocham, reszcie świata. Lubię dzielić się pomysłami, zajęciami, inspiracjami i w sumie wszystkim. Dzięki temu ludzie się do siebie zbliżają. Kiedy nagrywam filmik, to tak jakbym wrzucała wiadomość do butelki i wyrzucała ją w morze. Licząc na to, że jakiś ktoś na jednej z tych milionów internetowych wysp wyłowi ją i poczuje, że ktoś przy nim jest. Ale są takie dni, kiedy jedyne co mam, to puste butelki, żadnych wiadomości do przekazania. Nazwałam to blokadą vlogera i to jest coś strasznego. Kiedyś bardzo się z tym męczyłam, a potem wymyśliłam, jak sobie radzić. I dzisiaj przedstawię wam taką listę. Moje 5 najlepszych sposobów na pokonanie blokady vlogera albo blokady twórczej. Po pierwsze, wstań i poruszaj się. Dla mnie najlepsza jest joga. Pomaga mi skupić myśli i rozluźnić ciało. Taffy! Po drugie, zjedz coś. Czasami mój umysł potrzebuje paliwa, a lekka przekąska pomaga mu ruszyć z kopyta. Najbardziej lubię kawałki jabłka z masłem orzechowym. Blisa! Albo po prostu samo masło orzechowe. Lisa, oddaj jabłko! Po trzecie, posłuchaj muzyki. Jeśli jedzenie nic nie dało, lubię posłuchać muzyki, która mnie inspiruje. Albo jeszcze lepiej, czasem sama coś komponuję. Wspaniałe uczucie. Od razu czuję przypływ weny. Numer 4. Rób notatki.
Notatki pomagają mi uporządkować myśli. Potem lubię przeglądać to, co napisałam i patrzę, czy ostatnio wydarzyło się coś takiego, o czym mogłabym nagrać vloga. O. O tym może nie. Nieważne. Numer 5. Spotkaj się z przyjaciółmi. A czasami, żeby wpaść na jakiś naprawdę genialny pomysł, wystarczy zwyczajnie nie szukać tego genialnego pomysłu. Wyjdźcie wreszcie do ludzi, zróbcie to, co kochacie. Ej! Spędzajcie czas z przyjaciółmi. To naprawdę inspirujące. I tak dosłownie przed chwilą przyjaciele podsunęli mi doskonały pomysł na vloga. Zachowanie na basenie! Okej, dobrze. Może to nie taki świetny pomysł, ale wcale się tym nie przejmuję. W końcu coś wymyślę. A kiedy to się stanie, to wy jako pierwsi się o tym dowiecie.